Nie ma żadnych wątpliwości, że wygrana Bidena oznaczałaby ogromną zmianę w relacjach transatlantyckich i byłaby dla Europy no, doskonałą informacją, w przeciwieństwie do kontynuacji rządów Trumpa, które byłyby, nie waham się powiedzieć, dla Unii Europejskiej prawdziwą katastrofą. Dlatego to jest tak naprawdę największa stawka tych wyborów z perspektywy europejskiej. Ta ogromna, bezprecedensowa różnica, jeśli chodzi o to, co dla Europy oznacza zwycięstwo jednego z tych kandydatów. I Biden, jakkolwiek nie oznaczałby prostego powrotu do przeszłości w relacjach transatlantyckich. Jego zwycięstwo nie oznaczałoby, że Stany Zjednoczone wrócą do swojej roli takiego niekwestionowanego, jedynego parasola bezpieczeństwa nad Europą, że staną się z powrotem partnerem, z którym Unia Europejska ma po drodze we wszystkich ważnych sprawach, ale jednak byłby prezydentem, który byłby zainteresowany współpracą z Unią Europejską i wspólnym rozwiązywaniem problemów globalnych, czego w żadnym razie nie można powiedzieć o Trumpie. Jego następna kadencja byłaby z pewnością jeszcze trudniejsza dla Unii Europejskiej niż pierwsza kadencja. Jeśli chodzi o obecność wojsk amerykańskich w Polsce, to będzie z całą pewnością nie efekt decyzji ewentualnej administracji Bidena, nie efekt jakiejś szczególnej polityki tego polityka wobec Polski, tylko pośrednia konsekwencja ustaleń dotyczących przyszłości NATO i tego nowego partnerstwa między Europą a Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Za Bidena będziemy mieć do czynienia z powrotem raczej do tej dawnej tradycji polityki amerykańskiej wobec Europy i tym samym wobec Polski, gdzie Stanom Zjednoczonym zależeć raczej będzie na tym, żeby Europa była partnerem spójnym, żeby nie było w niej wewnętrznych sporów i podziałów, ponieważ to będzie utrudniało Stanom Zjednoczonym współpracę z Europą. I tak jak za czasów Obamy, ale również wcześniejszych, to przesłanie do Polski będzie raczej takie, by Polska współpracowała blisko z głównymi partnerami w Unii Europejskiej, żeby współpracowała blisko z Niemcami, które będą tym głównym adresatem amerykańskiej polityki wobec Europy. I żeby, mówiąc trochę w uproszczeniu, żeby nie sprawiała problemów, rozbijając Unię Europejską od środka w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone będą potrzebować silnego partnera w osobie czy w postaci Unii Europejskiej.